Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Sniper Elite V2. Moi drodzy, przechodzimy do misji piątej, misji już ostatniej z trybu obserwatora. Za nami są cztery misje, które działaliśmy tak naprawdę wymiennie, tak? Czyli dwa razy działałem jako snajper, działałem dwa razy już jako obserwator, także miałem okazję wam zaprezentować zarówno jeden styl gry, jak i drugi styl gry. Ponieważ tryb współpracy, na którym działamy, jest trybem, w którym każdy z nas, bo maksymalnie oczywiście można w nim działać w dwie osoby i tak naprawdę minimalnie, ponieważ do tego trybu gry wymagane są dwie osoby w trybie współpracy. Jedna osoba zajmuje się osłanianiem drugiej osoby, likwidowaniem wrogów, druga osoba realizacją celów misji i oznaczaniem przeciwników. Moi drodzy, misja piąta, którą teraz będziemy działać na terenie muzeum, nie jest misją tak naprawdę z przypadku, ponieważ zostawiłem ją na koniec z tego względu, że jest to misja dość ciekawa. Ze względu też na to, że działałem równolegle już po dwa razy z każdą postacią, zdecydowałem, że misję piątą rozegram z dwóch perspektyw. Czyli z jednej strony będę i snajperem, i z drugiej strony będę obserwatorem. Oczywiście jednocześnie nie można być dwoma osobami, w związku z tym na początek rozegram sobie pierwszą tą misję jako snajper. Będę osłaniał gracza, z którym będę współpracował, tak? Likwidował wrogów, realizował cele misji z góry. Natomiast gracz, który będzie działał jako obserwator, będzie realizował cele misji i oznaczał mi przeciwników. Kiedy tą misję nam się uda zakończyć, zmienimy sobie rolę i będziemy mieli takie déjà vu, tak? Czyli to, co widzieliśmy z góry, będziemy już widzieć z perspektywy pierwszej osoby, jako ktoś, kto realizuje cele misji od podstaw. Moi drodzy, misja ta nie jest, tak jak wam powiedziałem, przypadkowa, z tego względu, że jest ona dość ciekawa. Nie jest to misja, gdzie mamy tak naprawdę na samym początku wybór gry między tym, czy gramy na głośno, czy gramy na cicho, tylko z góry mamy narzucone, że pierwsza część musi być obowiązkowo na cicho. W związku z tym to wymaga od nas wyjątkowego skupienia na rozgrywce. Oczywiście włączamy sobie tryb współpracy, wyłączamy sobie grę prywatną, wybieramy sobie tryb obserwacji. Misja, którą działamy, jest to oczywiście misja Muzeum Kaiser Friedrich. Ja tu zapraszam gracza, który ze mną już współpracował i dalej będzie współpracował w trybie współpracy. Gracza Kytan. Łączymy się z Kytanem, zobaczymy, czy już jest przygotowany. Siema, Kytan. Proszę. To co, gotowy jesteś? Tak. To dołączaj w takim razie i zaczynamy. Moi drodzy, obserwacja Muzeum Kaiser Friedrich, wszystko przygotowane. Strzelec, wyborowy poziom trudności. Gracz Kytan przełączył się na obserwatora, także nic nam nie pozostaje, tylko przełączyć gotowość. Oczekujemy na rozpoczęcie i wybieramy ekwipunek. Oczywiście, co do ekwipunku, jeśli chodzi o obserwatora, tu nie mamy zbyt dużego wyboru, ponieważ tak naprawdę zostaje nam tylko możliwość wyboru snajperki. Myślę, że tą razą będziemy sobie działać z drugą snajperką, GWR-43. No, powiedzmy, że sobie tą wybierzemy, ten niemiecki karabin. I dodatkowo, oczywiście, mamy 5 punktów dostępnych, więc 4 granaty maksymalnie można wziąć w jednym slocie, więc 4 granaty w jednym, jeden punkt wykorzystujemy dodatkowo na Steel Hand Grenada. Także, moi drodzy, 5 pozycji. Snajperkę mamy przygotowaną, także nic nam nie pozostaje, tylko uruchomić rozgrywkę. Tak jak wam powiedziałem, misja muzeum jest o tyle wyjątkowa w porównaniu do poprzednich, że będziemy musieli tutaj przede wszystkim działać niezauważanie. Czyli tak jak widzicie, mamy wrogów, którzy wchodzą wokół. Celem jest to, żeby gracz Kytan, który tam już kampi na samym dole, wsiadł niezauważony do ciężarówki. W związku z tym ja będę musiał najpierw polikwidować wszystkich tych wrogów, tak żeby Kytana nikt nie zauważył. Pierwszym celem myślę, że będzie ten pan, który znajduje się tu na dole. On sobie tutaj niczego niespodziewanie nie przewiduje, tak? Niczego niespodziewanego nie przewiduje. Więc od razu sobie z tego pana zlikwidujemy. Możemy teraz się skupić na spokojnie na tych klientach, których mamy z tyłu. Natomiast no, teraz likwidacja któregoś z nich najprawdopodobniej będzie się wiązała po prostu tym, że drugiego wykryją, więc na razie sobie z nim dam spokój, za to zlikwidujemy sobie tego za ciężarówką. Aha, drugi go zauważył, ok. Czyli będziemy musieli teraz tego drugiego zlikwidować, żeby nie było niespodzianki. Na spokojnie. No zwiał, skubany, no. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę.
Zmienił pozycję, teraz wszedł do budynku. Muszę się bardziej schować, żeby mnie nie zauważył. Będzie się teraz wychylał. Dobra, trudno, likwidujemy tego, który jest z tyłu. Już teraz nic w tym kierunku nie poradzimy. Nie wychylaj się, bo tam jeszcze jeden klient zauważył trupa. Ok, zlikwidowany, także ten cel już mamy z głowy i został nam tak naprawdę... O, jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden, który też zauważył... Zauważył zlikwidowaną osobę. On się tu rozgląda, więc też trzeba się bardziej schować i... Bardziej skupić na tym, żeby nas nie wykrył, tak? Na razie tylko widzi trupy. Podchodzi, to jest nasza chwila, żeby go zdjąć. Oczywiście cały czas regularnie nam się pojawiają te ostrzały artyleryjskie, tak? Pozwalają to bezproblemowo zlikwidować przeciwników. I myślę, że to są już wszyscy. Myślę, że to są już wszyscy, bo tu z prawej jest zdjęty, tam było dwóch zdjętych. Powoli Ketra może się przesuwać do przodu, tylko uważaj na kierowców, nie? Bo kierowcy się mogą wykryć, więc albo tam do budynku się musi skierować, albo delikatnie przy ścianie. Moi drodzy, celem oczywiście jest wsiąść niezauważonym do ciężarówki. W związku z tym Kytan teraz realizuje ten cel. Oczywiście w ciężarówce mamy jeszcze dwie osoby, ale te osoby nie mogą zauważyć, to jest pierwsza sprawa, tak? Nie mogą wykryć kogoś, kto w kierunku tej ciężarówki się przemieszcza. Natomiast nie można ich też zdjąć. Gdybyśmy spróbowali zdjąć, to automatycznie... no... Szyba ta była kuloodporna, tak? Nie ma możliwości zdjęcia tego kierowcy, bo to jest generalnie rzecz biorąc celem misji. Moi drodzy, kolejnym etapem, który będziemy musieli zrealizować, to będzie likwidacja tych postaci z tyłu. Z tym tylko, że Kytan, ty się zajmiesz tym po lewej stronie, tak? Później? Tak. To schowaj się bardziej od prawej strony tej ciężarówki, żeby cię nie zauważył. Dopiero jak ciężarówka przejedzie, dopiero wtedy skieruj się za nią. Ja tu nie mam tak naprawdę nawet perspektywy, żeby zdjąć tego delikwenta, więc będę się musiał udać na górę, nie mam innego wyjścia. Tu możemy jako snajper przedostać się na górną część. Tu już może mnie też widzieć snajper, tu muszę na to... zwrócić uwagę. O, już snajper mi namierza. Już snajper mi namierza, ale oczywiście tu już nie ma znaczenia, żeby tą misję robić na cicho. Ok, kolejny jest zlikwidowany. Teraz tak, snajper znajduje się po prawej. Ale to wiecie co, to jest dziwne, bo zwróćcie uwagę, że ja praktycznie rzecz biorąc jestem schowany, tak? Nie powinno być tak, że on mnie tu za tym murkiem zauważa, mimo wszystko mnie wykrył. Także likwidujemy snajpera. Podchodzi do ciebie jeden, uważaj. Wrócił się. Wraca się z powrotem do ciebie. Dobrze. Tu już się nie ma co zastanawiać, bo już sporo osób nas wykryło. Więc likwidujemy tych wrogów w okolicy. Jeszcze jeden koło samochodu, zastanawiam się, czy ja mogę ten samochód wysadzić. Nie, tych samochodów niestety nie mogę wysadzić. Dobrze, kolejny z głowy, jeszcze jednego mamy. Kiedy oni się przemieszczają, to nie jest prosto trafić idealnie. Patrzę, chyba tak, chyba to będzie tyle. Czekaj, bo jeszcze kogoś widziałem, nie, czy to snajper. Uważaj na okno, ale wydaje mi się, że nie wiem, albo widziałem błysk, albo mi się wydawało. Teraz celem jest udać się na koniec ulicy, tak? To jest zadanie Ketana, który musi się nim zająć. Kolejnym zadaniem jest podłożenie ładunku. Ładunek podłożony. I strzał w ładunek, tak? Czyli teraz my musimy ten cel zrealizować. Strzelamy centralnie w środek, wysadzamy drzwi, no i Kytan udaje się w tym momencie do środka.
Moi drodzy, pojawiają nam się pojazdy. Widzimy wyraźnie, że dojeżdża pojazd opancerzony, dojeżdża furgonetka. Teraz będzie trzeba te pojazdy zlikwidować, dobrze. Jeden pojazd zniszczony. Drugi pojazd nie zlikwidujemy, niestety nie ma możliwości z tej perspektywy wysadzić go. Nawet nie wiem, czy w ogóle można. Może można, ale od drugiej strony. Niestety z tej pozycji tego nie widzę. No i co? Co nam pozostaje? Pozostajemy teraz osłaniać Kytana, tak? Kolejne zadanie teraz będzie przetransportowanie. W sumie to można tak powiedzieć, że zadanie, które jest celem tej misji, polega na tym, że gracz musi... Ale ciężarówka? Tu bym mógł zdjąć. Gracz musi ewakuować pewnego więźnia, który znajduje się właśnie w tym budynku, do punktu ewakuacyjnego, tak? Trochę nam się tutaj zbiera klientów. Wstrzymaj się jeszcze. Do mnie strzela. Czołg, uważaj. Wiem, wiem. Dobra, na razie masz czysto. Nikogo więcej nie widzę oprócz tego czołgu. Aha, snajper. Moment, zaraz się nie zajmę. Dobrze, snajpera sobie ściągamy. No i dalej obserwujemy teren. Kytan udał się pomieszczeniem. Przechodzi w kierunku wokół. Ma w sumie cel oznaczony, tak? Ma osłaniać cywila, natomiast ten cywil, no niestety musi przez ten czas zostać. Z tego względu, że czołg przeszkodził nam. Tutaj są ci żołnierze. W realizacji zadania. Oznacz. Widzę. Wiesz co, ten czołg jest prawie na otwarciu przy tych amunicjach. Ja nie wiem, czy ja nam jakoś to przeszukać. To znaczy, a powiedz mi, ty masz już dostęp do RPG? Nie jeszcze. Muszę tam dobiec. To musisz przelecieć, ale poczekaj, jak strzeli, tak? Bo on strzela w regularnych odstępach. Więc jak strzeli, to wtedy przebiegnij. Staram się likwidować ich, póki nie wyszukasz naszego RPG. No i moi drodzy, kolejni wychodzą. Generalnie rzecz biorąc, z tego punktu nam wychodzi dość regularnie przeciwnicy. Leży. Cel zaliczony. Uważaj, tam kilku do ciebie biegnie. Bardzo cwanie jest zrobiona fizyka tych postaci. To znaczy, strzelając do któregoś z nich, on zwalnia, zmienia prędkość, czasem zmienia też kierunek trasy. W związku z tym jest to na pewno dla nas duże utrudnienie, jeśli chodzi o celność, tak? Troszkę nam się tutaj znalazło. O, tego wysadzimy w ten sposób. Pana. Druga strona. Najprawdopodobniej teraz będziemy mieli drugą stronę. Będę musiał za chwilkę sobie przeładować broń, bo... Kytan zwolni, dlatego że będę musiał za chwilę przeładować sobie broń. Bo już nie mam pocisków. Dobra, lecę po amunicję. Na szczęście amunicję mam dostępną, także tutaj nie ma problemu z amunicją. No, co ja? Nie mam pytań. Dobra, ładujemy się jeszcze raz na góry. Chciałem załadować i niechcący mi wyskoczył granat.
Już wskakujemy na górę, możemy wskoczyć też na ten murek. Widzę snajpera, ale najpierw tutaj próbuję ocenić sytuację w pobliżu Kytana. Zlikwiduję tego snajpera może, żeby nie było z nim już problemu. Dobrze, mamy trafienie w głowę. Żołnierzy z tej perspektywy na pewno nam tutaj będzie dochodzić dość sporo, w związku z tym tu trzeba już naprawdę być też skupiony. Mamy jeszcze jednego snajpera. Snajpera likwidujemy. No i Kytan swobodnie z osobą, którą osłania, może się kierować do przodu. Już myślałem, słuchajcie, że coś mi się stało, tak? Bo przez moment go nie widziałem. Dobra, wchodzą do środka, a my z kolei osłaniamy teraz lewą. Furgonetki przyjechały dwie. Z której strony mnie widzę? Pod tobą. Po lewej. Na głównym moście jakby. To nie widzę, musiałem zmienić perspektywę. Ja tam może zeskoczę na dół. Z powrotem. Już biegnę. Tylko tak dalej z dzieciem, bo podchodzą. Dobrze, tu już się w sumie nie ma co zastanawiać, czy trafiam w głowę, czy nie trafiam, bo już tylko trafić. Trochę się skoczy po amunicję. Trochę się tu ich pozbierało. No dobrze. Wygląda na to, że jest czysto. Widzę, że temu twojemu partnerowi bardzo szybko spieszy się do ucieczki. Poleciał jako pierwszy. Dobra. No i moi drodzy, misja zakończona. Misja piąta zakończona. Rozgrywki muzeum. Także no, sami ocencie. Wydaje mi się, że była to jedna z ciekawszych misji tego trybu. Z tego względu, że jednak jakiś już cel mieliśmy, tak? Czyli mieliśmy cel polegający na tym, że musieliśmy, ja tutaj sobie zmieniam rolę, musieliśmy wrócić sobie do takich bardziej taktycznych akcji, czyli do cichych akcji. Pierwsza część musiała być na cicho zrobiona, drugą już mogliśmy zrobić na głośno. Oczywiście to wszystko zależało od naszego stylu gry, tak? Ale pierwsza część musiała być wykonana w trybie ciekawej akcji, inaczej misja byłaby nieudana. Jak wygląda perspektywa obserwatora, czyli perspektywa osoby, która realizuje całą misję? Teraz będziecie mieli tę okazję zobaczyć, ponieważ zmieniamy rolę, tak? Czyli ja będę teraz obserwatorem, a gracz Kytan będzie osobą, która zajmuje się likwidowaniem wrogów. Także moi drodzy, ja oczywiście dostępu do karabinu snajperskiego nie mam. Mam dostęp do broni dodatkowej, do pistoletu. W związku z tym weźmiemy sobie może teraz broń PPS. Do tego pistolet. Niech będzie z tumikiem, bo w sumie początek mogę sobie z tumikiem zrobić, więc ostatecznie możemy sobie ten tumik, tą broń z tumikiem wziąć. Granaty. Granaty myślę, że się przydadzą. Miny lądowe myślę, że nie są aż tak bardzo potrzebne, zarówno miny pułapki. Wezmę przede wszystkim dużą ilość granatów, jednego Steel Hand Grenade'a. Myślę, że to będzie najbardziej dla mnie tutaj przydatne, tak? No i co? Co nam pozostaje? Rozpocząć rozgrywkę, tak? Rozpocząć rozgrywkę i doświadczamy tego déjà vu, kiedy teraz już widzimy perspektywę osoby obserwującej teren z dołu. Oznaczam jednego wroga, oznaczamy drugiego wroga. Za chwilkę sobie podejdziemy do góry, oznaczymy jeszcze tego pana po stronie prawej, chyba że Kytan zdąży go
zlikwidować. Może się nie wychylaj za bardzo. Tu oznaczam jednego żołnierza. Tu oznaczymy jeszcze drugiego, który stoi na końcu. A pojazd też można oznaczyć. Dobra, tyle starczy. Tam jeszcze jednego masz tyła, już boję się wychylać, żeby nie oznaczyć. Dobra, ja go widzę spokojnie. Dobrze, to my się wycofujemy, czekamy na działanie Kytana, tak? Aż Kytan zajmie się realizacją celu. Tutaj zarówno jest punkt początkowy, jak i punkt ewakuacyjny, więc można się tylko domyślać, że ucieczka jest łódką. No w sumie jest nawet łódka, tak? Co prawda, tak aha! Co tam się Kytan stało? Chyba nas zauważyli. Mnie zauważyli czy ciebie? Nie wiem. Ty trafiłeś w ogóle w tego wroga, bo ja widziałem, że tam strzał padł. No to nie wiem jakim cudem, tak? Bo ja tu cały czas byłem na dole. Nie wiem, czy to, że się zbliżałem do wody, mogło spłynąć do... Skasuj mi najpierw tego od strony łódki. Tego po twojej prawej stronie. Bo nie wiem, czy on mnie czasem nie zauważył z dołu, tak? Dobra, i teraz się może zajmować tym resztą klientów. Tu delikatnie możemy zaznaczyć. Jeden pojazd, drugi. Okej. To ja się ewakuuję w dół. A myślę, czy tamten jeszcze mnie zauważył przy bramie, chociaż wątpię, żeby ten przy szlabanie zauważył. Mamy tam jednego pacjenta, no ale raczej tutaj nie miał prawa mnie zauważyć, tak? No chyba, że gdzieś jakiś snajper, ale w sumie możemy to sprawdzić nawet. Spróbuję podejść, ale szczerze powiedziawszy w to wątpię. Co do ucieczki łódką, szczerze powiedziawszy, mogliby zrobić coś ciekawszego, tak? No bo ucieczka łódką dzięki wiosłom, no nie jest to raczej szczyt technologii. Chociaż jakaś motoróweczka, tak? Albo jakaś taka łódka silnikowa. Co prawda można się tutaj jakoś schować pod tymi mostami, ale działając, że tak powiem, bardziej... Działając bardziej z buta, no... Nie jest to dobre wyjście. Kytan? Co? Czy uda nam się tę misję wykonać? Zobaczymy. Bardziej się skupię i trafię celnie. Aha, okej, okay. Nie mam pytań, tym razem to mój błąd, widocznie ten klient się obrócił, który założył od lewej strony. Ściągnij najpierw tego gościa po stronie lewej, po twojej prawej. Ja już chyba wiem, co się stało za pierwszym razem. Ty nie trafiłeś w kolesia i ten koleś po lewej stronie się odwrócił, nie zauważył. Więc ściągnij najpierw tego po stronie prawej i dopiero potem zajmij się lewymi. Teraz myślę, w jakiej kolejności ich pościągać. Ja na twoim miejscu bym poczekał, aż ten na końcu, bo oni teraz zauważą siebie. Więc poczekaj, jak ten na końcu ominie tego, który stoi w bramie i będzie gdzieś na mojej... No, równolegle ze mną, tak? Znaczy, będzie się zbliżał do rogu budynku. Do rogu budynku, tylko nie przejdzie za rok, bo inaczej to już będzie za późno. Jak podejdzie gdzieś do rogu budynku, powinieneś go ściągnąć, ten nie powinien zauważyć, z tego co mi się wydaje, bo kiedyś go ściągnąłem i raczej nie było problemu. A tych przy samochodzie musisz ściągnąć już na samym końcu. Nie wychylaj się, bo idzie do ciebie. Tak, widzę.
Tego z przodu mogę się go... No właśnie. Ech. Ale dziwne, że zauważył. Oj, Kytan. Skoro był plecami do niego. Ale usłyszał. Ale jak? No, jeśli blisko zabijesz drugiego, to usłyszę. Mówiłem ci, poczekaj, jeśli się zbliży do rogu. Dopiero jak będzie przy rogu budynku, to powinien ściągnąć nie tego z tyłu, tylko tego z przodu. Zlikwiduj tego z twojej prawej. Zabij tego na końcu, tego nieoznaczonego, od razu. Zabij go od razu, teraz. Bo ten schodzi, jak będzie dźwięk oczywiście, bo ten schodzi na lewo, nie powinien zauważyć. Bo on stoi tak oparty o mur, się bardziej patrzy w moją stronę. Ściągnij tego, który idzie. Dobra, okej. Kytan! Kytan, czy ty to robisz specjalnie? Ja w ciebie nie wierzę. Przecież nie było dźwięku, żebyś ściągnął drugiego. Po co ściągać tego drugiego? Nie ściągałem drugiego. Dobijałem do tego. Aha. Okej. Dobra. Nie, bo mi to skupienie szwankuje. Bierz tego. Ten. Bierz tego po prawej od razu. Teraz jak ten zakręci, tylko dopiero jak on zakręci w kierunku wejścia, tak? To dopiero wtedy tamtego ściągniesz. Bo inaczej zauważy. Teraz możesz już. Następnie. To może być za późno. Teraz już będzie za późno, dlatego że on już będzie koło niego. Zaczekam. Znaczy no, musisz próbować, tak? Ale nie wiem, czy nie zauważę. Kytan, teraz będziesz miał znowu problem. Ty musisz dynamicznie to robić, tak? Bo w ten sposób to no, nigdy nie zlikwidujesz go. A. Teraz nie wiem, czy jak go zabijesz przy rogu, czy też nie zauważysz tego samochodu, bo on też stoi dość przodem, odwrócony jest. Przy następnym go zdejmę. Spróbuj zlikwidować teraz tego nieoznaczonego. Pierwszego. Tego, który idzie. Schowaj się teraz. I teraz tego musisz zlikwidować, który zauważył przy najbliższej okazji, tak? Który zauważył? No ten, który stał w bramie, z tego co widziałem. Znaczy, ja. Z tego co słyszałem. Nikt nie widział. Nikt nie widział? Ja. A ten w bramie dalej stoi? Tak. No to widocznie jeszcze się odezwał ten, który zginął. Dobra, okej, okay. Czyli teraz tych z tyłu masz. Zlikwiduj teraz tego, który stoi po prawej stronie samochodu. Czyli pierwszego. Tego bliżej ciebie? Tego bliżej mnie, tak. Tylko jakbym miał na niego widok. Okej, no i został ci jeszcze... Chociaż nie zauważył. Okej, dobra, w porządku. W porządku, czyli został ci ostatni. Widzę, że teraz wyjątkowe skupienie. Yes. Okej, okay, dobra. Oznaczy, czyli moja rola. Na boku. Ja już idę na górę. Za chwilkę. Teraz tak, przeskakujemy. Faktycznie jeszcze możemy sobie oznaczyć tych wrogów, którzy nam tutaj robią patrole. Jednego mamy, drugiego mamy. Kytan, tylko nie wychylaj się na samą górę. Nie wychylaj się, bo tam ci snajper zauważy. Jak wejdziesz na samą górę, to ci od razu założy snajper. Tam nie wchodź na razie. Dopiero jak cel się zaktualizuje, dopiero wtedy możesz przejść. Tam nawet nie próbuj wchodzić na górę, bo od razu będzie założony przez snajpera. Bo ja się też tak próbowałem i myślałem, że mnie zauważy, ale stanąłem i od razu mnie wykrył. Tylko że miałem o tyle szczęście, że akurat cel się zaliczył, także... Także poczekaj dopiero, aż zaktualizuje mi się cel. Dobrze. Już.
Jeszcze. Dopiero jak samochód przejedzie przez szlaban. Dobrze, podchodzimy sobie bliżej. Tu możemy podbiec, ale tutaj podchodząc sobie już bardzo blisko, to lepiej nie ryzykować, tak? Lepiej się ustawić. Lepiej już chodzić po kryjomu. Samochód stanowi dla nas jakąś tam osłonę, natomiast no, jest szybszy na pewno od nas. Jest to dla nas jakieś tam utrudnienie. Ale myślę, że to nie jest utrudnienie nie do pokonania. Cel zaliczony. Teraz tak, ja się tu muszę schować. Poczekaj, na razie nie likwiduj nikogo, ja się schowam. Bo on musi się wrócić. Dobra, okej. Okay. Ten się wrócił, to ja mam teraz... Wiesz, że ty teraz nie przejdziesz przez bramę? Co ty mówisz? No, aha, okej. Okay. Jak opuścił bramę, to już nie przejdzie. No to ja tego nie wiedziałem. Nie mam pytań. No sam sobie bramy nie otworzysz. No ciekawe czemu, ale dobra, przynajmniej już mamy cel zaliczony, od punktu kontrolnego lecimy. Przez bramę, bo... To nie widziałem tego, myślałem, że ja mogę normalnie swobodnie się tu schować. Nie. Okej. Dobra, dwóch zlikwidowanych. Dobra, okej, Getan, także możesz się zajmować śmiało snajperem teraz. Snajpera będziesz miał prawdopodobnie w pierwszym oknie. Ja powoli się kieruję do przodu. Okej, ci żołnierze widzę wyszli. Czekaj, wolniej troszkę. Bo zaraz to zauważyłem. Jeden zlikwidowany, tylko z ja drugiej strony. Widzę. Poczekaj, spróbuję oznaczyć. Przy drzwiach głównych i dwóch tutaj blisko. A, to czterech już widzę. Zauważył rannego na razie, także spokojnie. Będzie przy nim, to spróbuję go zlikwidować. Na razie staraj się nie strzelać. Chyba, żebyś miał czyściutki strzał. Nie zdążyłem, dobra. To musi się nim zająć. Najciekawsze to jest to, że oni kiedy zauważają ciała, to nie informują o tym innych, nie? No. Szuka samemu, ale inni stoją spokojnie, pasywnie. Priorytetowo musi zlikwidować tego, który cały czas szuka. Bo tu już nie mogę za bardzo działać z zaskoczenia, skoro on się rozgląda. On się uspokoił, czy mi się wydaje? Chyba trochę. Tak, uspokoił się. Także możesz go... likwidować. Czy ty nie trafiłeś? Trafiłem, tylko nie do niego. A jeszcze innego, tak? Tak. I znowu biedaczysko się zdenerwowało, no. Idzie do ciebie? Tak, widzę. Ktan! Spokojnie. Czy ty nie widziałeś czasami ślepaków? Twoja amunicja. Może to jakaś amunicja, nie wiem, niepenetrująca albo coś w tym stylu. Ty kulkami może strzelasz, co? Nie wiem, może. Ale takimi wiesz. Co to za snajper, no? No. A 2 years later. No, gratulacje! Jeden zdjęty. Jakby teraz jeszcze nie stali w miejscu. Jeszcze tylko dwóch.
Jeszcze jeden. Jakby się nie ruszał. Nie wiem, czy przesuwać się powoli do przodu, czy nie mógłbym podejść lekko. Czekaj, czekaj. Generalnie rzecz biorąc, cicha akcja jest tylko do tego momentu, tak? Bo później to i tak będzie trzeba już robić ją na głośno. Czysto. Sobie jeszcze pozbieram. Możesz podbić. Przy okazji amunicję. To masz jak coś przy wejściu po prawej do Thompsona. Okej, okay, na razie jeszcze ze swojej broni nie korzystałem, także... Ale to i tak, na razie zostawiam. Tam 30 ammo tylko, nie? 30 ammo? No, no znaczy ja korzystam, a ty masz tylko jedną broń do wyboru z dodatkowej? Nie, ja, znaczy ja, ale Thompsona tylko biorę. No ja mam 71 amunicji, także. Aha, ja mam 30. Trochę mam więcej. Dobra, okej. Okay. Ewakuuję się. Możesz strzelać. Bo jeszcze to trzeba. Jeszcze jednego będziesz miał. Dobrze, zabieramy się do pracy. Biegniemy z tumikiem, likwidujemy. On już chciał chyba zlikwidować tego jeńca. Trzeba było w miarę szybko działać. Możemy sobie uzupełnić jeszcze amunicję, chociaż pełny zapas mamy. No i co, wychodzimy na zewnątrz, tak? Wychodzimy na zewnątrz, teraz będziemy musieli likwidować tutaj przeciwników z przodu. Na początek możemy ich oznaczyć. Tu już wychodzą tak naprawdę nam z 12 z bramy. Dobrze. Brama, wejście z prawej. Pojazd przyjechał. Zlikwiduj pojazd szybko, zlikwiduj pojazd, bo tam jest kilku żołnierzy. Wysadź pojazd, pojazd wysadź. No robię co mogę. Tu już kilku powinno od razu zginąć. Zdążyłeś? Nie zdążyłeś. Ciutkę wcześniej. Dwóch w bramie. Szkoda, że tutaj nie ma jakiejś broni automatycznej, tak? Do której można było podejść. Byłoby na pewno prościej. No, broń z tumikiem na pewno nie jest celna. Chociaż z dużej odległości też można trafić. Z blaku laku, jak to się mówi, dobre kill. Czołg. Dobra. Dobra, okay. Idźcie szybko tutaj. My się kierujemy w takim razie do kryjówki. Ja sobie tu przejdę broń automatycznie, bo nie wiem, czy tu kolejni nie będą mi wchodzić za chwilkę. Ale wydaje się, że tutaj nikogo nie ma. Możemy sobie jeszcze przelecieć tu dookoła te pomieszczenia. Zobaczyć w ogóle, jak te pomieszczenia wyglądają. Tu jest wejście z tej strony. Tu są praktycznie rzecz biorąc tylko ruiny, tak? Tu nie ma. A nie tam. Nie ma już co więcej robić. Tak, tak, tylko przelatuję jeszcze pomieszczenia. Patrzę, co ciekawego tu można znaleźć. I przechodzimy do przodu. Przechodzimy do przodu. Możemy w tych bunkrach się schować. Z 12 z budynku chyba będą się pojawiać. Dobra. To my przelatujemy do przodu. Powoli wychodzą. To może ja się schowam. Dobra, ja w takim razie biegnę. Od razu biegnę do punktu. Moi drodzy, mamy gdzieś tu powinniśmy mieć RPG-a. Teraz pytanie, gdzie jest ten nasz RPG? Tutaj? Do mnie zaczynasz. Tak, mamy RPG. To jest, moi drodzy, coś pięknego. Bardzo mi się to podoba. Bo tak naprawdę strzelić z RPG-a nie było chyba możliwości. Nawet takiej broni nie ma możliwości wybrać. Nie było możliwości żadnej perspektywy.
Czy graliśmy sobie jako rozgrywka wielojednoosobowa, czy w trybie współpracy, w kampanii, od mostu. Czy w innych trybach? RPG nie było. Tu jest tak naprawdę chyba jedyna produkcja, jedyne miejsce, jedna mapa, gdzie mamy dostęp do RPG. Wiecie co, w sumie to RPG... Aha, nie mam pocisków. Wiecie co, tu chyba gdzieś były pociski do tego RPG. To ja sobie zbiorę, mogę sobie zebrać, czy nie? Da się tu zebrać pociski do RPG? Więc ja można troszkę łacha wziąć. Zdejmij go po twojej lewej, bo ja go nie widzę. Tego? Tak, tego. Tego na blisko. Dobra. Likwiduj z tyłu, tak patrzę, czy ja tu mogę w ogóle znaleźć sobie jakąś amunicję do tego RPG? Do RPG nie chyba. Czyli muszę tylko zbierać z nich, tak? Bo z nich, z tego co pamiętam, mogę zebrać. Zabij sobie Thompsona jeszcze raz. Znaczy, albo tą broń, co ty masz, co miałeś, zamień. Znaczy, szczerze powiedziawszy, właśnie nie chcę tego zamieniać, tak? Bo chcę sobie z tego RPG postrzelać trochę. A tam nie masz właśnie, tam było doładowanie jakby do tego. Tak, widziałem to doładowanie, ale niestety nie można z niego skorzystać. Zobaczę, czy tu czegoś nie zbiorę z nich. Jest, mam pociski, przeładowanie, okej. Okay. Już będę musiał trochę pobawić tym RPG. A to co, lecimy w takim razie z nimi. Ofiarę wybuchu, proszę bardzo. Jest sposób. Trzeba tylko w miarę dynamicznie. Ciekawe, czy mi się udało. Oberwałem mocno. Ciekawe, czy mi się w sumie udało zlikwidować dwóch. No pewnie mi się udało, tak? Tylko musieliście tak idealnie ustawić, żeby było dwóch w jednym miejscu. No zapraszamy, bliżej zapraszamy. Dobra. Coś jeszcze, mam nadzieję, tu będzie można znaleźć z nich. Na razie pociski do Weldroda. Gdzie on leci? Ach, no właśnie, teraz już nie mam żadnych pocisków do tego RPG-a. Zbierzemy coś. Wow! Zbyt szybkie wychylenie. Przekombinowałem, tak, ale ty? Chcę. Tak, ja. Ale chcę koniecznie z tego RPG, z tym RPG się pobawić, także. Oj, coś. Także delikatnie podchodzimy. Nie wiem też, dlaczego ten klient mi tak wybiega naprzód. Przede mnie. Dobra, no to lecę do przodu w takim razie. Jeden plec chcę mieć po prawej. Wróć. Gdzie plecy? Dwóch masz. Bo ja ich nie widzę. Przejdź. Zginęła no osoba, która była słoniana. Nie myślałem, że tu jeszcze z tyłu nam zajdą. Właśnie ja tam ten. Nie miałem dobrego widoku. To zaczekaj, bo oni. Dwóch idzie jeszcze. Zaczekaj sobie się. No, idzie dwóch do ciebie, to ich przejmij od razu. Wow. Jeszcze masz więcej? Oberwałem mocno. Leży. Tyle, nikogo nie widzę. Dobra, no to idziemy do przodu w takim razie. Nie tą broń. Jest, bam, 2-1. Jeszcze mam problem, kurczę, ze sterowaniem, no. Sterowanie mi lekko siadło. Aha, okej. Okay. Wydawałoby się, że mam dostęp. Teraz nie widzę. Dobra. Kurczę, no przydałaby się cały czas ta amunicja. Podlecimy sobie jeszcze tutaj. Jest coś? Nie ma nic. Tu nic nie zbiorę. No nic, to na razie muszę zlikwidować z pistolecika, tak? Nie mam innego wyjścia. Czegoś lepszego nie. O, mamy. Dostęp do RPG. Uda nam się zebrać. Co jeszcze? Teraz przeładowałem. Dobra, trudno już. Na razie będę korzystał z broni automatycznej.
chyba oni się tam pochowali, no. Cel ta granata tam rzucił. No, w sumie to jest też jakiś pomysł, tak? Granatami sobie radzić po drodze. Teraz anulujemy. Jeszcze wrócę sobie do tego RPG-a. No nie mogę się tym RPG-iem, powiem wam szczerze, nastrzelać. Całkiem fajna zabawka. Chciałem sobie pozycję zmienił. On będzie teraz do budynku wchodził? Tak, do budynku. To muszę pozbierać trochę, osłaniaj mnie przez chwilę, to muszę pozbierać trochę amunicji, nie wiem czy... Dobra, już. Dam radę. Dobra, kilka sobie jeszcze zebrałem tych pocisków. Auta przyjeżdżają. Chyba, zaraz, jadą. Ciekawe, czy mogę z tego RPG-a zniszczyć samochód, jak myślisz? Próbuj. Da się! Da się. Mam kolejnych pacjentów z 12. Ci, które poznaczam. Wow, 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 nawet nie wiem skąd. Skubani. Ściągnij mi tego najbliżej, bo mocno obrywałem. Ja też. Raz można tym pistoletem trafić, drugi raz nie. Nie wiem czy też opadanie kuli dotyczy pistoletów. Całkiem możliwe, że dotyczy, nie mam pojęcia. Teraz. Dobra, może iść. Chyba już nie. Dobra, no. Okej. Okay. Przemieszczamy się. No i moi drodzy, kierujemy się prościutko na ucieczkę, tak? Opuszczamy teren wspólnie z osobą, które mieliśmy ewakuować. Także moi drodzy, no dwie perspektywy. Dwie perspektywy, perspektywa snajpera, perspektywa osoby obserwującej, realizującej cel misji. To jest już ostatni odcinek z cyklu gry Obserwator. Tak naprawdę było tam dostępnych 5 misji. Wszystkie 5 misji miałem przyjemność wam prezentować. Do rozgrywki myślę jeszcze wrócimy tej produkcji, ponieważ mamy jeszcze dwa inne tryby, które nie są związane z trybem obserwacji, które również są trybami kooperacyjnymi. Także na początek będziemy musieli sobie te tryby obczaić, jeszcze dokładnie nie pamiętam na czym one polegały, dopiero wspólnie z Ketanem sobie w nie zagramy, zobaczymy czy faktycznie warte są prezentacji, ale myślę, że tak, więc myślę, że ten odcinek nie zakończy całkowicie mojego gameplaya z tej rozgrywki, tylko jeszcze sobie kilka misji z tą produkcją rozegramy. Także póki co dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Sniper Elite, także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.